Znajdujemy się na terminalu kontenerowym DCT w Gdańsku. Jest to moje miejsce pracy. Pracuję na najwyższych suwnicach w Europie. Są to suwnice STS. Wysokości, na których pracuję, są to od 35 metrów do 45 metrów. Kariera moja tutaj się zaczęła od tego, że najpierw pracowałam pod statkiem, czyli jako czekerka. Potem piałam się ku górze, czyli pracowałam najpierw na małych suwnicach RTG, a potem udało się zasiąść za sterami dużych suwnic STS. Wchodząc do kabiny operatora, no pierwsze co widzimy fotel, manetki, którymi obsługujemy właśnie taką suwnicę, no i kilka przycisków, które są bardzo ważne do tego, aby na przykład opuścić wysięgnik, do tego, aby poruszać się suwnicą w prawo lub w lewo, czy nawet podnosić chwytnię na daną wysokość, jaką potrzebujemy na przykład nad statkiem. Moje zadanie jako operatora polega na tym, aby ściągać kontenery, które zostają mi wyznaczone, lub je wkładać na statek. Uważam, że naprawdę nie jest to praca dla każdego, jednak wysokość robi swoje, obciążenia są tam bardzo duże. Kontenery, które załadowujemy, są nawet po 65 ton. Pracujemy po 12 godzin, w tym pracujemy 2 godziny, godzinę mamy przerwy. Z racji takiej, że lubię na przykład właśnie motocykle czy szybkie samochody, jestem techniczną osobą, więc może dlatego się dobrze odnajduję na tych suwnicach. W skrócie mogłabym powiedzieć, że jestem zarządcą nieruchomości, ale de facto odpowiadam za dużo więcej tematów. Jest to szerszy aspekt. Port jako taki kojarzy się z przeładunkami, z dźwigami, z towarami i słusznie, ale to jest tylko jedna z gałęzi działalności. W prostych słowach można ją określić jako zarządcę nieruchomości. Pracuję na stanowisku menadżera klienta, zajmuję się właśnie takim zarządzaniem, komercjalizacją i opiekuję się wszystkimi kontrahentami, którzy z nami współpracują. W porcie jestem od niedawna, pracuję tutaj od 4 lat, ale to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, bo jak przyjechałam, zobaczyłam, poznałam, to stwierdziłam, że to jest moje miejsce i tak naprawdę się tu bardzo mocno odnalazłam. Kiedy zaczynam swój dzień pracy, to oprócz jakiejś takiej wstępnej pracy biurowej, wsiadam w samochód i jadę na objazd i właściwie kilka godzin spędzam w terenie. Jest to absolutnie niezbędne, dlatego że to jest bardzo dynamiczne miejsce. Praca tutaj to jest zawsze wyzwanie. Zawsze są jakieś nowe problemy, zawsze pojawia się coś, co jest interesujące, co jest nowe, co jest ciekawe i co tak naprawdę napędza ten nasz entuzjazm cały czas.